pierwszy śledzik. Puściło. To jest ryzykowne w to miejsce rzucać. Tak, bo tutaj nawet jakbyśmy się tak wychylili, to widzimy te umocnienia, te gwiazdobloki. One dosyć daleko schodzą. Tak patrzę, że dalej niż latarnia nawet chyba, co? To jeszcze dalej jest umocnienie jeszcze z kamienia, taki ten krąg, z dużego kamienia. I to jest dla wędkarzy takie nie bardzo przyjemne. Czyli rozumiem, że najbezpieczniej jest chyba na wprost rzucać. Dokładnie tak. A ta nasza ryba, ona lubi takie zakamarki, czy ona woli tą piaszczyste dno? Znaczy, ona tu wchodzi, myślę, że pod tarło podchodzi, bo to jest niemożliwe, żeby inaczej wchodziła. Ona tu nigdy nie wchodziła, tyle co ja mogę pamiętać, a trochę już pamiętam, także no... To są takie okresy, pobędzie tydzień i ginie czasami i nie ma jej. Potem znowu za miesiąc, dwa wraca. Widzę, że teraz się trochę pozmieniało, bo tam koledzy wędkarze mówią, że co chwilę to tu śledź wchodzi, wychodzi. Także trochę się pozmieniało chyba, ale no... I tak to wygląda. A jak to teraz jest? Sandacz też wchodzi za tym śledziem teraz o tej porze? No bo teraz mamy kwiecień. Ja tu kiedyś nawet dwa dorsze wyciągłem, jak śledź żerował. I to też na te małe haczyki? Na te małe haczyki, ale niewymiarowe oczywiście. Były malutkie takie dwudziestki. No, tu trzeba było, wiadomo, wypuścić, ale wchodzi się za śledziem, wchodzi i dorsz. I przypuszczam, że i łosoś tu podchodzi, znaczy troć bardziej, bo łososia to nie bardzo. No. Mógłbym wam pokazać, z czego się składa taki zestaw śledziowy, bo to jest 5 haczyków i widziałem właśnie tutaj, że jedni mają większe haczyki, drudzy mniejsze. Tak. Większe są troszeczkę lepsze, bo śledź ma ten wyszczek, naprawdę potrafi go otworzyć szeroko i się zahacza. Z tych małych haczyków właśnie spadają, no ale trzeba im też dać szansę. No pewnie. No. I tutaj pan próbuje jednak mimo wszystko między te gwiazdobloki, chyba dlatego, że nas jest po prostu tyle tutaj na tej latarni, tak, co? Tak. Ja chyba zejdę później tam na dół i będę tam śmigał, zobaczymy co tam jest. Czasami on takie kręgi robił, że on tak wchodził z tej strony tam. We'll be right back.
tym oka patrzę, że kolejna ryba, słuchaj, no gdzie jest ten myk, bo ja tam siedziałem godzinę czasu i prawie nic. No nie ma myku, to jest łód szczęścia. Tutaj akurat przy takim tym, jeżeli śledź wejdzie ładnie w ławicy, to wtedy tak, ale no dzisiaj pojedyncze sztuki niestety i się łód szczęścia liczy. A co myślisz o tych śledziach, które kolega łowił co chwilę zaczepione gdzieś tam za bok, za ogon? Śledź też potrafi tak odrzucić tą przynętę ogonem jakoś? Nie, myślę, że to trafił akurat na jakąś może małą ławicę i akurat przy końcu gdzieś złapał i no bo to nie ma reguły na to, nie? Jeżeli ryba żeruje, to wiadomo, że zawsze ten haczyk weźmie, połknie, a jeżeli przepływa, no to za ogon. Dobra, no ale czyli tutaj można byłoby powiedzieć, że ona dzisiaj nie żeruje, słuchaj, jak no są... Słabo, ale tu też podejrzewam, że tu, bo jest zmiana wiatru i też po sztormach jest, czy to po prostu nie wypchnęło i wiatr jest niedobry, nie? No to weź powiedz nam parę słów właśnie o tym wietrze. Bardziej tak jakby ze wschodu szedł, to by tu wpychał tą wodę w ten port i wtedy też ta ławica inaczej idzie, inaczej żeruje, nie? A jest po sztormach, jest przewiany, tak jak było też parę miesięcy temu, że też przyszły sztormy, to i dorsz i wszystko uciekło. Tak wywiało to, że i z kutra się nie złapało, i z plaży, z niczego. No, tu jest sztuka. No to kolega, ale co, odhaczył? Mocny sprzęt. Bo małe haczyki, mocny sprzęt, a to przy kamieniach gdzieś tam zawsze podhaczy. Dobra, powiedz nam jeszcze coś takiego, bo wędkarze, którzy łowią na jeziorach, no to mają jakieś tam pełnię księżyca, ciśnienie takie, owakie. Jak no to się sprawdza w morzu? Są niby. Powiem ci, nie patrzę na to. Nie, jeżeli chodzi o morze, to myślę, że nie ma reguły na to. Tam niektórzy mówili, że przy pełni, załóżmy, na jeziorach też nie łowią. Parę razy byłem i łowiłem, także no nie wiem, to jest... To lotek. No dzisiaj ta ryba nie za bardzo chce z nami współpracować, wiecie, i tak jak patrzymy tutaj po kolegach, no to pojedyncze sztuki, a w internecie możecie zobaczyć bardzo dużo filmików, nie naszych niestety, gdzie ciągną na pełną choinkę. Ciężko taką pełną choinkę tutaj podnieść przez to 10 metrów? Nie, tu akurat nie. Jest ten, ale powiem ci, że najlepiej to, bo ja tak często gęsto też do Łeby się wybieram na śledzia i tam nie wiem, tam jest bogatszy ten kanał cały wpływ i ta główka portu. Jest bogatszy w rybę tam, nie? Nie wiem czemu. Czy to jakiś wpływ ma, nie wiem. Tam jest rzeka Łeba, nie? No, ale ten kanał portowy, który masz wejście do portu ogólnie i na tym kanale. I nieraz jest ten śledź tak, że on jest rozłożony na całym kanale. Ludzie łowią i naprawdę. I to tam kilogramami wyciągają. Nie? Tylko, że tam już trzeba być już tak 4 rano, żeby miejsce mieć, bo... Jest masakra. No to właśnie tutaj kolega nam właśnie... O, śledzik idzie następny. O, idzie śledzik. Ale to twój? Nie. To tu kolegi obok. To jednak lata praktyki robią swoje, co? Podhaczony mimo wszystko. No słuchaj, ty masz właśnie co chwilę podhaczone śledzie. Jak ty to robisz, słuchaj? No staram się. Jakbyśmy mieli zawody, słuchaj, to ten by się mógł jeszcze liczyć, bo tutaj w obrębie, zobacz, jeszcze tego pyszczka, to powiedzmy, no, że jeszcze. To jeszcze by było inaczej, by nie, no wiadomo. Ja jestem Michał, tak jak wiecie, koło mnie stoi też Michał, jeden z najmłodszych naszych zawodników w naszym klubie Władek Team. Michał, powiedz mi, jak to wygląda od strony technicznej, żeby łowić w porcie, bo ja no, mam akurat kartę dużej rodziny, więc mam dużo zniżek, 75%, ale no, i będąc osobą niepełnoletnią też chyba jest taniej, co? No, dla młodzieży uczącej się to jest minus 50%. Aha, słuchaj, ty jesteś z Wody Sowowa, jak dobrze kojarzę. Tak. I często tutaj jesteś na tych rybkach? No, dosyć tak. Często. Bo masz blisko po prostu. No. Nasi zawodnicy no, są rozsiani po całej Polsce. Ja też nie jestem z Wody Sowowa, więc no, parę kilometrów dobrych do tego Wody Sowowa mam. Jakbym tutaj pewnie mieszkał, to byłbym często. No dzisiaj mamy ten okres przedświąteczny i jest po prostu wolne ze szkoły. Także dlatego pewnie o godzinie 11 jesteś tutaj. Tak. Słuchaj, powiedz mi, jak to wygląda ze twoim sprzętem, bo widzę, że przed chwilą urwałeś zestaw, to był jakiś zaczep, czy co to było? Nie, kabłąga zapomniałem otworzyć i się zerwało. No zdarza się, słuchaj, najlepszym. Słuchaj, czy do połowu śledzi trzeba mieć jakieś specjalne wędzisko?
Nie, no nawet teleskopówka jakaś spławikowa może być. Posłuchaj, bo ja tak myślę, że zahaczyć tego śledzia to nie jest problem. Gorzej go chyba wyciągnąć, bo tutaj z 10 metrów może być od lustra wody i go wyciągnąć na jakiejś lekkiej, delikatnej wędce może być ciężko chyba, co? No, jak się tak złapie, tak z 5 śledzi na choinkę, może być ciężko. Często się łapie 5 śledzi na raz? No, jak taka ławica wpłynie, to się wyciąga pełną choinkę. Te śledzie są bardziej przy dnie, czy bardziej przy lustrze wody? Nie wiem, chyba przy dnie bardziej się wydaje. Mhm, czyli tak łowiąc robisz coś takiego, jak dorsze z kutra się łowi, żeby mieć to dno czuć, tak? Tak. Dobra. Jakie ciężarki najczęściej używasz? 40 gram, 30, 50, zależy od fali też. Aha. I to ma jakieś, podejrzewam też, czym... Tak. Podejrzewam, że czym cięższy ciężarek, tym gorzej wyczuć to branie tej ryby, co? No, na 30 gram no to tak fajnie się wyczuwa każde branie, ale 60 to już tak słabiej. Krystian, słuchaj, długo już łowisz? No, z godziny. Ale ja mówię tak o całokształcie twojej kariery. No, będzie parę lat ładne. To powiedz, zdradź jakąś technikę tutaj na ten nasz Władkowy port. Powiem ci, tutaj w porcie mało łowię. Większość na plaży i w zeszłym roku tam sandacza i takie rzeczy próbowałem, nie? Mhm. Ale tak, to plaża. Dobra, a no dzisiaj robimy odcinek akurat o śledziach. Masz jakąś swoją taką sprawdzoną technikę na połów tego śledzia? Rzucać i ciągnąć. Ale tutaj chłopacy już mówili, że trzymać się blisko dna, to jest sprawdzona metoda, rozumiem. To jest tak, bo czujesz ten ciężarek, jak on spada, że on o dno puka i przy tym dnie ciągniesz, nie? Bo za wysoko to wiadomo, że ta ławica nie idzie, ona bardziej idzie przy dnie, nie? Mhm. I tak podczerpujesz coś takiego jak dorsze z kutra, widzę. No, dokładnie. Tak jakby się, akurat teraz coś się zaczepiło, ale to jakiś kamień raczej. Dużo tutaj takich zaczepów? Tutaj akurat w tym miejscu tak, bo to są kamienie, tu trzeba uważać. No są śmieci, no jakby nie było, nie? I skutrów liny, i skrzynki, wszystko się zdarza, nie? Mhm. Także trzeba, już te miejsca są takie bardziej sprawdzone, nie? Gdzie człowiek łowi, to już tak to dno zna. Mhm. A jak tu może być głęboko? Oj, nie mam pojęcia. Ale podejrzewam, że wejście do portu, no to jest głębiej, nie? 10 może być. No, będzie. Zresztą widać tam, nie? Że widzisz płytsze i tu taki jakiś kanał jest, nie? Na tym wejściu. Jesteśmy na latarni we Władysławowie. Tutaj tej latarni, jak się wychodzi z portu we Władysławowie, tej takiej charakterystycznej zielonej, jest nas no jak zwykle sporo, wiecie, nasz klub, to jak rzucamy hasło, że idziemy na śledzia, czy idziemy na flądrę, czy idziemy, płyniemy sobie na dorsze, no to nas zawsze jest dużo, dużą ekipą płyniemy. Jesteśmy dosyć zorganizowanym klubem, można pod tym kątem to powiedzieć. No tutaj na samej latarni jest nas pięciu, tam jeszcze kilku chłopaków łowi na dole. Dzisiaj śledź tak średnio na jeża. Ludzie, którzy tutaj byli wcześniej, no to mają po parę dobrych kilo. No my tutaj dopiero co żeśmy przyszli i no niestety tego śledzia już dużo nie ma. My troszeczkę żeśmy się spóźnili, bo żeśmy dzisiaj umówili się o godzinie, na godzinę 11:00 i to jest troszeczkę późna godzina. Ponoć ten śledź w porcie we Władysławowie bierze mniej więcej z rana i mniej więcej o zmroku. Tylko pamiętajmy jedno, że żeby śledzia złapać, to jednak te nasze błyskotki muszą się jakoś tam świecić, czyli potrzebujemy słońca. Czym to słońce bardziej prosperuje, tym to się tam wszystko bardziej błyszczy. No i tym teoretycznie powinny być częstsze brania. Na tą chwilę sprawa wygląda tak, a nie inaczej, że mamy tam po 10, po 15 sztuk śledzia, no ale jeszcze troszeczkę przed nami, jesteśmy tutaj mniej więcej od godziny, więc nie jest źle. Każdy ma już swojego śledzia wyciągnięte i tak to po prostu dzisiaj wygląda.
ostatnio wszyscy narzekają na to, że dorsz jest mały, bo że nie ma śledzia i tak dalej. Jak to wygląda na przestrzeni lat? Bo tutaj mamy kolegę z naszego klubu, który już nie pierwszy rok, nie dziesiąty nawet łowi te śledzie i dorsze. Jak to wyglądało kiedyś, jak dziś? Oj, kiedyś. No kiedyś to wiadomo, było mniej w ogóle wędkarzy, ale rybaków było więcej, bo wiadomo, że kiedyś ta flota rybacka była potężna u nas. Teraz no, widać, że mało kutrów w ogóle łowi. Ale to mało kutrów łowi dlatego, że nie ma ryby, czy jak? Nie. Ja myślę, że to tam, to wyszło z tego, coś tam z Unii Europejskiej płacili ludziom, żeby nie łowili i coś tam było takiego. No tak, bo część ludzi złomowało kutry, bo się tak, po prostu opłacało, nie? Dokładnie, to się opłacało, dostawali tam odszkodowanie i tak dalej. No, ale na tym aż tak dobrze się nie znam, ale ryby naprawdę kiedyś było. Jak tu się przyjechało, czy na flądrę, czy na śledzia. Śledź wchodził, tydzień czasu było po śledziu. Jak go dostał, to dostał, ale to wtedy to się ciągło. Tu można było blisko wpuszczać i się łowiło. No nie wiem, teraz coś z tym śledziem miał, ale flądra była tutaj wszędzie. I to jakie sztuki. Cały czas dublety ciągnęło, cały czas. No, czyli co, teraz są te ławice po prostu mniejsze, takie ubogie po prostu? Ubogie. Ja myślę, że no, trochę by tej rybie trzeba było tak dać czasu, żeby się jakoś rozmnożyła, czy urosła, że tak powiem. No nie ma. No ale mimo wszystko jakieś pojedyncze sztuki, może nie kilogramy, no ale coś ciągniemy i jakaś frajda jest. No frajda jest. Prawdziwy wędkarz ma zawsze frajdę. Wystarczy potrzymać kija, już jest frajda, prawda? A nad wodą to już w ogóle. No, dzisiaj ten wiatr troszeczkę teraz ustał i troszeczkę jest lepiej. A proszę powiedzieć, często pan pływa na dorsze z kutra? Z kutra niestety nie, ale z synem łodzią wypływamy, prywatną łodzią. W zeszłym roku tak właściwie żeśmy zaczęli po sezonie letnim i to dość często żeśmy, jak tylko była pogoda, to żeśmy wypływali. No ale to tak kutrem to z łodzi to gdzieś na 15-20 metrach to się łowiło ładne dorsze, naprawdę. Dobra, to teraz tak, z tej łódki co my jesteśmy w stanie złowić? No bo rozumiem, że chyba wszystko łącznie z okoniem, co? Wszystko. Okonia mi się jeszcze nie udało złowić z łodzi. Tutaj w porcie oczywiście tak, to kiedyś takie ławice okonia wchodziły, że się w głowie nie mieści, ale no, jeśli mówimy o tej łodzi, no trość złapałem z łodzi, udało mi się złapać, ale na morzu, nie na zatoce, tylko na morzu. I to tak przypadkowo chyba, bo wcale nie na blaszkę, tylko na przywieszkę od pikera, przy pikerze, nie? O. Kolega wyjął. O, Andrzej znowu wyciągnął rybkę. A ja też. A? No popatrz. Kurczę, zaczęło się coś dziać. A? Czyli jednak takiej reguły nie masz, czy rano, czy wieczorem. Ale czy to jedynki są, czyli małe ławiczki tu chodzą. Ale ta już jest, wiesz, ta jest troszeczkę większa. No. Bo się zdarzają naprawdę takie małe, po 10 cm, no ta już jest taka no trochę mięska ma. No to taki malutki śledzik, no. No, ale to rekord dzisiejszy nie jest, wiesz, bo nie, tutaj kolega miał naprawdę takiego śledzia, że to nie, tak... Nie, to nie jest, absolutnie nie. Strasznie brudzą, nie? Ale ten pyszczek jednak mają duży, nie? Duży. Także te haczyki to są... W tej chwili one są za małe na te. Aha. No ale dajmy śledziom też jakąś szansę, bo... Inaczej to wyłowimy wszystko.
potrzeba na dzisiaj. Fajnie było. No akurat ja musiałem szybko kończyć. Koledzy jeszcze zostali. Mamy sporo rybek. Także jest dobrze. Mój kij, który mam tutaj Dragona, no niestety się nie sprawdził. Wiecie, to jest 4,21 gramów. I on jest za miękki na coś takiego. Tutaj jednak jest spora głębokość. Mimo wszystko wiatr wieje, więc z plecionki robi się balon. I tak jak koledzy łowili na około 40-gramowe ciężarki, no ja niestety na tym wędzisku nie mogę sobie na to pozwolić. Do 30 pira drzwi tak dźwignie. Także no chyba muszę zakupić troszeczkę mocniejszy sprzęt, ale pojawimy się na tej śledzie jeszcze raz troszeczkę innym sprzętem i myślę, że będzie więcej tych rybek, ponieważ trzeba czuć dno. Trzeba naprawdę pukać tym dnem coś takiego, jak łowimy dorsze z kutra tym pilkerem. Tutaj stukamy ciężarkiem i wiecie, są wyniki. Jeżeli jesteśmy blisko dna, to są wyniki. Jeżeli gdzieś tam w toni próbujemy, to akurat dzisiaj rybka żerowała przy dnie i tam jej było sporo. Jeżeli nie czujemy tego dna, no niestety, to jest już wtedy wielka loteria, więc niestety trzeba mieć troszeczkę mocniejsze te kije, ten ciężar wyrzutowy, myślę, to nam 50 gram powinno być, bo ten nasz ciężarek to tak będzie miał 40 gramów, no tyle potrzebujemy, żeby było około 40 gramów, a koledzy też mówią, że jeżeli wieje wiatr, to i używają ciężarków 60, także no trzeba mocniejszy sprzęt po prostu na port zakupić. Niemniej jednak troszeczkę dzisiaj połowiliśmy. Fajnie z kolegami. Andrzej się już też szykuje. Także trzymajcie się i do następnego odcinka.